tutaj niektóre rośliny na przykład dziwnie reagują po pobycie w szklarni, co na przykład mogę powiedzieć, że drzewka, różne drzewka typu dąb, kasztan, orzech źle znoszą pobyt w szklarni. Ja przedtem nie miałem doświadczenia i w związku z tym właśnie wydawało mi się, że warunki tutaj mają dobre, ale się okazało, że nie, że jest tu dla nich za gorąco. Nie? No a tu jest ten lasiokarpa. A lasiokarpa będzie musiała pójść do jakiejś dużej doniczki, bo z tego co widziałem, jeżeli ona wypuszcza tyle odrostów, to... Ale tu właśnie niedługo myślę, że tutaj dostaną rozmiar większy, te maluchy. No i będzie dobrze chyba. Te małe lasy zielone, są dwie sztuki, jeden tutaj stoi tutaj, a drugi bodajże to jest ten. Tak. Także też wypuszczają ładne liście, też ładnie przyspieszyły. Natomiast to jest dwarf Orinoco bodajże. Jeszcze sprawdzimy na wszelki wypadek. Tak. No, generalnie ostatnia wizyta tutaj w szklarni, oglądaliśmy bananki, to było w czerwcu, nie? Także, no... No tu jest ciepło, nie? Tutaj widzicie, dzisiaj jest 30 stopni, pomimo tego, że słońca aż tak nie ma, nie? Się po prostu nagrzało. Ja poprzednie dni to tutaj po pracy zaraz szklarnię otwierałem, ale raz mi się zapomniało i było 43 stopnie w środku, no ale dla roślin egzotycznych, zielonych, no to jest po prostu subcio, super. Tu jeszcze muszę dodać, że ta część szklarni jest strasznie nasłoneczniona i tutaj niektóre z roślinek mi wysychają, to znaczy liście. No ale... Jak widać... No teraz zobaczymy, jak to będzie zimą. Czy będę właśnie kombinował jakiś namiot znowu, żeby tutaj ograniczyć przestrzeń do ogrzewania, czy coś innego, nie mogę myśleć. Właśnie w tym roku chyba ją powiększę trochę. Tak myślę, że to będzie 9 metrów kwadratowych. Z tego względu, że jeszcze jak kupowałem tą nagrzewnicę, to ona nie była opisana, na jaką przestrzeń jest, a dopiero jak przyszła paczka, to była opisana, że ona bodajże jest chyba na 12 metrów kwadratowych. To tak stwierdziłem, że na tą szklarnię 20 metrów kwadratowych, no to trochę za słabo ją kupiłem. Ale teraz rok później, jak właśnie kupię, zrobię tutaj przegrodzę, myślę, że tutaj właśnie postawię szankę, żeby tutaj za bardzo nie ingerować też w ten, tutaj w szklarnię. Myślę, że będzie dobrze. Wszystko będzie zależeć od tego, jakie temperatury będą panować. No ale w zeszłym roku dało radę, to myślę, że i w tym roku da radę. Też myślę, że jakieś bananki trafią do mnie do domu, ale które to się jeszcze zastanowię. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pa. A tu jeszcze dwarf Cavendish. To jest ten Cavendish, którego rozdzieliłem w zeszłym roku. Dwie sztuki, zaraz z drugiego zakupionego przeze mnie banana. No i tak się mają dzisiaj. Przeżył i ma się bardzo dobrze.